Jak mówił Konfucjusz, przyroda bez człowieka doskonale sobie poradzi, natomiast człowiek bez przyrody zginie. I to się dzieje na naszych oczach. Największym zagrożeniem dla Zatoki są biogeny, które wypływają do jej wód. Zostają się, ale nie tylko ze ściekami oczyszczonymi, z oczyszczalni ścieków w Gdańsk Wschód, ale również dopływają innymi spływami, na przykład z rzeką Wisłą. I to jest największe zagrożenie. Jeżeli będziemy monitorować poziom, stężenie tych dwóch biogenów, nie będzie problemu z zarastaniem wód Zatoki Gdańskiej. Nie będą one stanowiły zagrożenia dla tych wód. Zanieczyszczenia wód, gleb, powietrza, zarówno środkami i preparatami, które znamy i które klasyfikujemy jako typowe zanieczyszczenia środowiskowe, ale również zupełnie nowymi typami zanieczyszczeń, jak nanomateriały, farmaceutyki, rozdrobniony plastik. Ich niewątpliwy negatywny wpływ na bioróżnorodność, na stabilizację ekosystemów. Problem polega na tym, że zdecydowana większość farmaceutyków, środków leczniczych, które zażywamy, jest wydalana. Taka jest natura leków i w formie bardzo często niezmienionej po prostu trafiają one do środowiska. Ja w swoich badaniach wraz z moim zespołem stwierdziłem obecność tego typu substancji w niemal wszystkich elementach środowiska. W glebach, w wodach gruntowych, w wodach przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, w rzekach, w tym w największej rzece w Polsce, w Wiśle i wielu, wielu innych elementach środowiska. Mówiąc o farmaceutykach, musimy pamiętać, że są to substancje, które z natury rzeczy niosą za sobą pewną aktywność biologiczną. No taka jest natura leku, że ma wywołać określony efekt biologiczny. On w organizmie człowieka, w organizmie pacjenta czy w tych zastosowaniach weterynaryjnych wywołuje określony skutek, ale w środowisku może wywołać kompletnie inny efekt. I mamy bardzo wiele negatywnych przykładów wpływu na przykład hormonów estrogennych albo niesteroidowych leków przeciwzapalnych na zaburzenie konkretnych elementów populacji ekosystemów. Hormony z natury swojej rzeczy będą wpływać na rozrodczość, na płciowość organizmów w obecnym środowisku. Z kolei niesteroidowe leki przeciwzapalne, przeciwbólowe nie tylko uśmierzają ból, ale okazuje się, że na przykład w przypadku ptaków mogą prowadzić do bardzo ostrej śmiertelności. Skażając środowisko, ograniczamy również jakość zasobów. Zasobów, po które tak łatwo sięgaliśmy przez wiele lat. Była to gospodarka, można powiedzieć, rabunkowa. Ale również jakość powietrza. To, że zanieczyszczamy powietrze, no, prędzej czy później będzie skutkowało również wpływem na nasze zdrowie, na jakość powietrza, którym oddychamy. Oszczędność wody to bardzo ważny element w ogóle takiej postawy z szacunku dla zasobów. Wiemy, że te zasoby się kurczą, wiemy, że zasoby wody o wysokiej jakości są coraz mniejsze, dlatego wszelkie działania w tym zakresie, możemy sobie je łatwo wyobrazić, są absolutnie pożądane. SOR Neptun Gdańsk w sposób ciągły monitoruje jakość ścieków oczyszczonych, które wypływają do Zatoki Gdańskiej. Codziennie przez certyfikowane laboratorium badawcze ścieki badane są w zakresie 5 podstawowych parametrów, takich jak azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesina ogólna HZT i BZT5. Poza tym jakość ścieków monitorowana jest przez system aparatury kontrolno-badawczej. Wyniki badań laboratoryjnych, jak i dane z przekazu online pozwalają nam na natychmiastową reakcję w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przekroczeń i nieprawidłowości. Rozwój technologii na oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód pozwolił na ponowne otwarcie w 1994 roku gdańskich kąpielisk, które zamknięte były w 1978 roku. Przyczyniło się do tego m.in. wprowadzenie oczyszczania chemicznego w 1993 roku, które przy braku stopnia biologicznego pozwoliło na znaczne obniżenie ładunku fosforu wypływającego do wód Zatoki Gdańskiej. Kolejnym krokiem była budowa stopnia biologicznego oczyszczania, które kolejno pozwoliło na obniżenie ładunku biogenów i zanieczyszczeń wypływających do wód odbiornika.
Dostosowując się do coraz bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych zgodnie z prawem unijnym, przeprowadzono kolejną modernizację oczyszczalni, która pozwoliła na otrzymanie w ściekach oczyszczonych parametrów dla azotu i fosforu. Dla azotu to jest stężenie 10 mg na decymetr sześcienny, dla fosforu 1 mg na decymetr sześcienny. Ta modernizacja pozwoliła również na ograniczenie około 30% ładunku biogenów, które mogłyby wpływać na proces zarastania wód Zatoki Gdańskiej. Monitoring wód Zatoki Gdańskiej prowadzony był w latach 2007-2010 przez firmę Sorneptun Gdańsk. Wyniki monitoringu wraz z wynikami jakości ścieków oczyszczonych, które wypływają do Zatoki Gdańskiej, pokazały, że ścieki te nie mają negatywnego wpływu na jakość odbiornika. Jednym z głównych biogenów, który wpływa na proces zarastania wód, jest fosfor. Dzięki modernizacjom przeprowadzonym na oczyszczalni, jak i stałej kontroli nad pracą oczyszczalni, nad procesem oczyszczania, otrzymujemy stężenie fosforu w ściekach oczyszczonych poniżej 0,5 mg na decymetr sześcienny przy pozwoleniu 1 mg na decymetr sześcienny. Wody Zatoki Gdańskiej są niezwykle narażone na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenie. Nie tylko dlatego, że to miejsce ujść wielu rzek, ale również akwen, który ma stosunkowo ograniczoną wymienialność wody. Dlatego każde podniesione skażenie wynikające z wód, które wpływają do Zatoki Gdańskiej, może wpływać na jej stan. Oczywiście to, co dotyka nas najbardziej, zwłaszcza w sezonie letnim, to powszechnie występujące zakwity glonów. W najgorszym razie zakwity sinic, które powodują również dostarczanie do wód Bałtyku bardzo niebezpiecznych toksyn produkowanych przez te glony. Natomiast z punktu widzenia monitoringu epidemicznego czy sanitarnego, wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej przez większą część roku spełniają określone wymogi. Zatoka Gdańska jest bezpieczna dla mieszkańców Pomorza i dla turystów przybywających do naszego regionu, dlatego że prowadzimy stałą kontrolę nad jakością ścieków, które są odprowadzane w głąb Zatoki Gdańskiej. Warto by obalić pewien mit, jakoby to żegluga była głównym czynnikiem i źródłem zanieczyszczeń powietrza. Owszem, należy zgodzić się z tym, że punktowo te zanieczyszczenia są intensywne ze względu na ilość spalanego paliwa naraz na pokładzie statku. Od przyszłego roku wchodzi drastyczna redukcja tlenków azotu i wyznaczony cel, jaki był pierwotnie na emisję dwutlenku węgla z żeglugi, odnosił się do 70%, w tej chwili ze wskazaniem na całkowitą zeroemisyjność, którą branża chciałaby osiągnąć do roku 2050. Od 1 stycznia tego roku o 99% zredukowano dzięki wprowadzeniu tzw. Global Cap, czyli ogólnoświatowego limitu zawartości siarki w paliwach do 0,5%. W niektórych strefach ochrony specjalnej to jest 0,1% siarki w paliwie. Zredukowano tą ilość praktycznie do 1% w stosunku do poprzednich lat. Istnieje bardzo dużo różnych technologii, które w tej chwili pozwalają już ograniczyć redukcję dwutlenku węgla. Głównie odnoszą się one do zużycia paliw morskich na statku. To jest redukcja prędkości, to są różnego rodzaju technologie powłok statkowych. To są wreszcie innowacyjne bardzo technologie wspomagające, jak na przykład latawce, tak zwane kajty czy rotory Flettnera. Są to rozwiązania niszowe, ale w pewnych sytuacjach pozwalają one o kilkadziesiąt procent ograniczyć zużycie paliwa, a zatem i dwutlenku węgla. Przyszłością transportu morskiego moim zdaniem będą napędy wodorowe. Względnie, jeżeli ustawodawcy i cały świat zgodzi się na to, biometanol, który tak naprawdę jest neutralny środowiskowo i neutralny klimatycznie. Rola uniwersytetu w podnoszeniu świadomości społecznej jest bardzo duża. My wciąż dostarczamy do naszego otoczenia specjalistów, którzy posiadają wiedzę i kompetencje z zakresu ochrony środowiska. Po drugie, no to badania naukowe, które realizowane są na bardzo wielu wydziałach w różnych aspektach ochrony środowiska, począwszy od badań chemicznych dotyczących zanieczyszczeń, badań związanych z jakością wód morskich na Wydziale Oceanografii i Geografii i wiele, wiele innych wątków badawczych, które bezpośrednio dotykają tematyki środowiskowej. W końcu to działania instytucjonalne, które podejmujemy i będziemy kontynuować
kontynuować. Moim zamierzeniem jest, aby uniwersytet był coraz bardziej przyjazny środowiskowo, zarówno z punktu widzenia infrastruktury, którą chcemy wyposażać w mikroinstalacje fotowoltaiczne, jak i inwestycje, które podnoszą taką przyjazność środowiskową kampusu, jak na przykład ogrody deszczowe czy zielone dachy. To wszystko elementy, które mogą podnosić świadomość ekologiczną naszej społeczności akademickiej.